A dzisiaj ruszyliśmy sobie na Śnieżnik, na szczyt. Mamy to właśnie, rozpoczęliśmy podróż. Takim szlakiem się idzie. Mniejsza o to, idziemy dalej, ruszamy w naszą przygodę na Śnieżnik. Taka dróżka. Powiem wam tak, ruszyliśmy ze Stronia Śląskiego taksówką. Taksówką dojechaliśmy sobie tutaj do parkingu i idziemy pieszo. Dlatego, że ze Stronia mieliśmy około 7-8 km asfaltem. Zero atrakcji, żeby iść. Także postanowiliśmy taksówką podjechać do parkingu i z parkingu dopiero ruszamy sobie tutaj do w stronę Jaskini Niedźwiedzia. Tam mamy dwie łanie. O, a tu są dwie łanie. Olne, górskie. Górskie to już są. Górskie są łanie i mamy drogę do Jaskini Niedźwiedzia i szlakiem, na razie żółtym, idziemy na Śnieżnik. O, proszę bardzo. Ale nie, pod spodem płynie. Taka, pod spodem płynie, a z wierzchu spód. No. O Jezu, ale orła wywinął. Ale fajna ścieżka, fajna szlaczek. Taką ścieżką się idzie. Inaczej niż na Śnieżce. Ty, ale tam też jest jakiś szlak chyba, bo są informacje. Tablica informacyjna jakaś. To może tam coś też... Latem może jest, wiesz. A, nie, guzik. Tam jest trasa rowerowa chyba. A, no albo tak. Bo no. Były znaki, szlak niebieski rowerowy, żółty piesza. Teraz tutaj na drzewie tylko jest szlak żółty. To na pewnie rowerowa jest ścieżka. Ale patrzcie, śniegu tu jest sporo, a w mieście nie ma nic. No i stromawo. A jak grupa daje radę? Daje. Daje radę. No i gitara. O. To jak fajnie widać takie przejście. Ale tam strumyk nie płynie. Nie wiem, czemu taki jest odkryty szlak. Nie? O. Ani ta strumyka nie ma. Chyba, że jest strumyk jakiś po spodem, nie? Że drzewa nie rosną. A tu spływ strumyk z gór spływa sobie. Chwilę sobie przerwę możemy zrobić. Były łowyczki, ale są za spadaśniegiem akurat. Tu jest droga też jest. Szlak inny, pewnie z innej miejscowości wejście. Zobaczymy na znak informacyjny, ile mamy do celu. Schronisko, o. Na Śnieżniszku niecały kilometr. A do Kletna 5 km. Idziemy na Śnieżnik. Mamy niecały kilometr. A, tu jest trasa narciarska. Ale już zadeptali. Tam dalej widać ślady trasą narciarską i nie depczemy po tych trasach, żeby ludzie wiedzieli. A tu mamy gdzie? Szmijewa Polana, Siena. Nie, idziemy na Śnieżnik dalej. Ale tutaj widać właśnie, tu jest trasa narciarska. Ktoś tu jest zadeptał. Także na przyszłość, aby ktoś chodził, staraj się chodzić obok, a nie chodzić po tych trasach narciarskich, bo dla narciarza to jest utrudnienie. Tak mi się wydaje, bo sam nie chodzę. Sprawdzanie pokrywy śnieżnej 2. Sprawdzimy grubość śniegu. Fakt, że raz sprawdzał, jest warstwa zmrożona. Zagłówkował, ale jest ważny, jest, próbuję drugi raz. Proszę bardzo. No niestety. Nie ma pokrywy śnieżnej. Nie ma, niestety jest zgrubiała pokrywa śnieżna, nie jest puchowa. A jak nie nos? Jest. No idealnie wygląda teraz, po prostu idealny. I teraz powiedzcie, z kim ja przyjechałem? Z kim ja przyjechałem, z kim ja się muszę męczyć, żeby wejść? Ale powiem wam jedno, jest zajebiście. I powoli do celu dochodzi, no jakiś imię, pomnik, co to jest? To jest napisane? Kapliczka czterech patronów leśników, przyrodników, myśliwych. Dobra. I mamy jeszcze szlakiem tutaj. Idziemy. Mamy informację BTK o środek. Mamy ile czasu? 20 minut jeszcze. A na 11 20 minut. Damy radę. Teraz to już z górki już jest. I już z górki.
mój tester, to jest tester wykupiony. Ukrainiec zmienił się w testera. 750? Już 750, widzicie? Inflacja jest olbrzymia. Ale to chciałem powiedzieć właśnie, że inflacja robi swoje. Ale trafiliśmy pogodę, wam powiem, piękne słoneczko świeci. Widoczność będzie idealna na górze. Tak, dojdziemy, ale na pewno dojdziemy. Dziewczyny już idą, maszerują. Już jest z górki. Powiem wam, że pierwsze wejście takie, pierwsze kilometry, to są bardzo ciężkie były, bo stromo. W tej chwili już jest łagodniej. Ale dajemy radę. Idziemy pod górę, ale już jest z górki. To jest to! Zaraz będziemy na szczycie, ale kurwa z góry. Nie wiem, czy będzie to słychać, bo strasznie wieje. Zatrzymuję mikrofon trochę. Powiem wam, że jesteśmy już wysoko, prawie koło szczytu. Znaczy szczytu, jest szczytu kawałek, gdzie już jest ta powierzchnia wypłaszczona. Zobaczcie. Wypłaszcza. O, tu pomiędzy na nartach biegowych. Ale dzisiaj jest taki wiatr, ale jest piękna pogoda. Nie wiem, czy będzie słychać, bo przy tym wietrze. O, mamy schronisko już. Zobaczcie, do schroniska. Cześć. Nie wiem, czy będzie widać to wszystko, czy słychać, ale jest masa kraszczyny. Także tu już mamy wypłaszczoną powierzchnię. O, ucichło. Cichło. Tak na tą stronę. Zobaczcie ten krok. Udało się nam. Doszliśmy. Teraz grupa jest. Doszliśmy całą. Nie powiada, że dalej kamery nie chcę odchylać, żebyście słyszeli coś, co was tam mówię. Bo to sobie strasznie wieje. I tutaj mamy już. I to nie jest szczyt jeszcze. Do szczytu jeszcze mamy kawałek. O, proszę. Tak, można pokonywać szlaki. Można? Można? Nie wiem, czy będzie coś słychać, bo tak wieje. Ale zobaczcie, tam jest. Tam jest zero śniegu. Tam jest zero śniegu na dole. A tutaj dużo. Idealnie, fajnie jest. Od schroniska jeszcze kawałek drogi jest do przejścia do szczytu. Także idziemy sobie. Cześć. Cześć. Tu widać zimę. Te drzewa. Wszystko ośnieżone, oblodzone. Na dole tego nie ma. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Tutaj nie ma wiatru akurat. Te drzewa w śniegu, podejście pod górę jeszcze i błękitne niebo, idealne. Tu mamy zejście w dół. Piękna pogoda. Tutaj na dole, znaczy u góry nie ma wiatru. Tam taki jakiś dołek był, nizina taka. Wiatr dużo, tutaj nie ma wiatru. Ale to jest pięknie. Pięknie. Idziemy dalej na szczyt. Już jesteśmy koło celu, już blisko. Ale jest pięknie. Zobaczcie, jakie widoki ładne. A tu mamy cel. Tam jest wieża widokowa. Nie wiem, czytałem, jeszcze nie jest aktywna. Jeszcze nie jest czynna. Nie aktywna, tylko czynna. Ale czy już będzie? Zobaczymy. Idziemy.
Sobie schodzimy do Międzygóry, Międzygórza, czy Międzygóra, no nie wiem, w każdym razie schodzimy szlakiem czerwonym do miejscowości Międzygórza. O, taka jest miejscowość. Idziemy sobie tędy wąziutko w stromę, bo szlak czerwony, wchodziliśmy szlakiem żółtym, teraz mamy szlak czerwony. Dużo osób zauważyłem, że wchodzi z nartami albo z deską i później zjeżdża sobie na tym. Bardzo fajne rozwiązanie. To puść. Gałązki. O. I można iść dalej. Zobacz jak w dół tam fajnie przepaść. Fajnie śnieg to wszystko widać. Znaczy fajnie z tego idzie. A tu od razu w dół. Kamerę mam prosto, a ile w dół jest. Bardzo fajna ścieżka. Ciekawie to wygląda. O, tu mamy jakiś punkt widokowy. I zobaczcie, jak to jest. I wodospad. Kurczę, tak blisko byliśmy, no to nie widzieliśmy. Dobrze nam pan taksówkarz, który do nas przyjechał, powiedział, że jest takie coś, bo wcześniej nie widzieliśmy tego. O, zobaczcie. Rewelacja. Płotko. I to płynie stąd tutaj. O, tutaj też ładnie widać różne takie strumyki.